Cześć, cześć, Marek z tej strony, z bezpan.pl. Dzisiaj w końcu świeci słońce, jest przyjemnie, plus 7 stopni. Zabieram się za odkrywanie pan. Mam nadzieję, że to już ostatni raz w tym roku i nie przyjdzie minus 15 stopni. Na przykład w połowie kwietnia, w maju albo w czerwcu, bo nie wiadomo. Jak możecie zobaczyć, u mnie na posesji jeszcze wciąż leży śnieg. Było go 20 cm, więc topi się powoli. Ale palmy zaraz będą rozebrane. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Na razie, hej. Żeby wszystkim pokazać, jak bardzo prosto można okryć UBE, pokazuję, jak ją grzeję wężem świetlnym. Po prostu już nie używam w niektórych wypadkach kabli grzewczych, tylko używam węży. Przetestowałem je przez 2 lata, sprawdza się to super. Można je ze sobą krzyżować. Zresztą opowiem o plusach i minusach kabli w stosunku do węży, bo jest tego dosyć dużo na plus, dosyć dużo na minus. Wszystko mam przetestowane, zrobię specjalny odcinek. Na razie rozbieram UBE. Trochę mi się obróciło. UBE była podłączona do termostatu, termostat do węża. Wszystko się samo grzeje, wszystko samo pracuje. Okrycie 30 minut. Koszty niewielkie. Nic trudnego. Ok, odkryłem to, co dałem radę na tą chwilę. No, roztrata wygląda bardzo dobrze, idealnie. Hawardiana dostała wilgoci i grzyba. Zobaczymy, jak sobie poradzi na wiosnę. Wagnerianus. No już widzieliście, jak był przedtem odkryty. Tu się za dużo nie zmieniło. Czekam na wzrost. Co dalej? No i UBEA, którą przed chwilą też Wam pokazywałem. Odkryłem karłatkę, którą bardzo, bardzo lubię. Dużo, dużo liści zielonych. Lubię tą świeżą zieleń tutaj na wiosnę, gdzie wszystko jeszcze jest szaro-burę, a ona jest zielona. Zresztą wszystko jest zielone, tak? Co odkrywam. Wagnerianus mały. Myślę, że w tym roku sporo podrośnie. Nainital. Princeps. Szybko pokazuję, bo wiem, że nie lubicie oglądać długich filmów. Tak, także tu mam zielono. Bambus. Karłatka w tle między dwoma trachami. UBEA. Wagner. Roztrata. Śnieg. Tak to wygląda na tą chwilę. Duże oczywiście też będą odkryte. Prawdopodobnie dzisiaj, może później. To już będzie w następnym filmie. Trzymajcie się. Hej. Miłego dnia.